Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indie Przeglądarka. Kolejny odcinek z totalnie dziwnej gry, także ciśniemy dalej, jedziemy dalej. Co tu się będzie działo? Nie wiem. Co będziemy dzisiaj robić? Nie wiem. Ale się tego dowiemy za chwilę, podejrzewam. Chcę tu sobie ogarnąć tą wioskę ogólnie rzecz biorąc i... co zrobić? Poodkrywać różne tajemnice wioski, mianowicie tutaj... w tym kościele... coś się dało zrobić, prawda? Prawda. Kwestia tego. Zapiszemy grę. I według tej creepypasty, co ją czytałem jakiś czas temu, w lustrze miał się pojawić diabeł. I mam grać z diabłem w taką grę jakby. Jak ktoś sobie nie oglądał... znaczy, jak ktoś nie czytał pas... nie czytał, kuźwa, co ja gadam. Jest rano, sorry, ja pomyślałem, że sobie rano nagram i o, będzie fajnie, bo później sobie prześlę. Że diabeł się pojawiał w lustrze i generalnie można było z nim pograć w taką grę jakby. Średnio bezpieczna była ta gra, ale wiecie, i była taka creepypasta, diabelska gra, jakby ktoś był ciekawy, zapraszam do playlisty creepypasty, jakby ktoś chciał przesłuchać tę pastę. A teraz się zajmujemy tym. Witaj, jestem Remek Lightember, w czym mogę pomóc? Kup? Więc tak, słoik soli for sure, czerwona nić for sure, świece z bobra for sure. Dobra, obkupiłem się, wszystko tutaj obkupiłem się. Ło, w dupę, no dobra. Tutaj mam coś zrobić? Czekajcie. Co ja mam zrobić? Mam tutaj coś... gdzie ja mam tego użyć? Od tego zacznijmy. Siema, księżulku. A ja jestem śmiałkiem. Mogę to zrobić, czy nie? Dobra, poczekajcie. Ja tu muszę tutaj pomyśleć. Ale ja chcę, kuźwa, zacząć ten quest, czy co to jest? Mogę? What the fuck? Chyba nie. Z lustra wyskakuje ręka i cię zabija. No dobra, 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 wiecie co? Trochę pochopnie to zrobiłem, bo myślałem, że nic nie wyskoczy, żaden komunikat, nie? Ale teraz już wiem, że wyskoczy. Kupimy u tego kolesia jeszcze raz. Kup. Po jednym ze wszystkiego. Nie wiem, czy jeden tego wszystkiego potrzebuje. Zostaw. I teraz tak. Mogę tego użyć jakoś? What the fuck? No ale jak użyję, to zginę. To jest proste. Więc co ja mam zrobić? Żeby tego użyć? Dobra, wiecie co, nie będę się w to bawił, bo nie wiem, kuźwa, co ja mam tu właściwie zrobić w tym kościele. Chciałem tego coś tu pokombinować, ale nie wiem, jak to nawet zacząć, więc trudno. Okej, możemy tu jeszcze coś ciekawszego zrobić? Tutaj na przykład. Chcesz potańczyć? Nie chcę potańczyć. Idź sobie stąd. Jesteś mistrzem skryptów. Fajnie, fajnie, cieszę się. Dobrze, dobrze. Bądź sobie mistrzem i klozetu i dwóch klozetów. Nie interesuje mnie to. Zostaw to dla siebie. A ty kim jesteś? A jak chcesz dołączyć do teamu? I tak nie mam nic do roboty, bo mnie nie zabiliście. Planuję atak na zabeg w Jole. Kiedy będziecie gotowi, idziemy do lasu. Poczekajcie, serio? W sensie wziąłem go do teamu tak po prostu i tyle. Okej, okay, nie ma problemu. To było dziwne w cholerę. Ale dobra, 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 spoko, spoko. Mogę tu jeszcze coś zrobić, oprócz niczego. W sensie chcę tu coś ogarnąć. Ale... nikt żywy nie znalazł źródła. Dobra, wiecie co? Dziękuję ci, fajnie, fajnie. Dobra, co ja mam dalej zrobić? Ja mam gdzieś iść? Czy coś? Dobra, wiecie co? Muszę poszukać sobie różnych pierdół, różnego typu. I tutaj na przykład, w tym tutaj może coś jest? Nie, no tutaj nic nie było. Las, zamek. O kuźwa, a las? Oho, 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 oho. W takim razie, nie wiem, zamek? Mam was. Okej, okay, dobra. To jest totalnie dziwna gra. To, że dziwne rzeczy się tutaj dzieją, to jest normalna rzecz, także... okej. Okay. Po co mi ich tu przy... po... co ty mi tu przyprowadziłeś? To rebelia, zrobili pranie mózgu jedynce i pobili dwójkę. Nie bez powodu, siedem dał im
numer 1 i 2. Czekaj, co? Dobra, nie rozumiem tego, co tu jest napisane, ale okej. Muszę wam się szkodzić, ale te więzy bardzo łatwo rozwiązać. Rzućcie ich do mojego loszku, pieszczoszku. What the fuck, loszku, pieszczoszku? Nie, dobra, dalej. A tego pośrodku na pożarcie miśce. Dobra, już nic nie mówię. Nie złamiesz naszego ducha. Zobaczymy. Ponoć to jest końcówka gry, tak tylko wam wspomnę. Tak słyszałem. I no to jesteś mi w dupie. Ta, ale jakoś uciekniemy z tego. Zróbmy coś ciekawego. Spoko, i tak na razie nie uciekniemy, to czemu nie? No byłem kiedyś w siódemce, naprawdę was polubiłem. Paniczka? Okej. Panienka bardziej, no ale spoko. Violet zbiera najlepszych youtuberów i tłumaczy do tłumaczenia mangi dla niej. Zmusza chyba, no dobra. Nie daje nam kokoszek. Ty jesteś Karol, ten fan, co prosił mnie o autograf na Pyrkonie. Kto to jest? W sensie, kto do mnie gada, bo nie rozumiem. Niestety, mam amnezję i nie wiem, co się działo na Pyrkonie i czy w ogóle tam byłem. Kto to jest Dachon? Nie znam takiego typa. W sensie, no wiecie, ja YouTube'a za dużo nie oglądam, to ja i tak jestem do tyłu. W sensie, nie znam tych sław YouTube'a, także... Czekaj. Demon, wiesz, jak nazywa się demon nad morzem? Jak? Lewiatan. Ej, to mi się spodobało. Ty, ja chyba tak samo napisałem w komentarzach. Serio, ktoś napisał ten żart chyba w komentarzach i odpowiedziałem identycznie. Lol, dobra. Karol, łap wytrych. Sam go nie umiem używać, a dużo grałem w Skyrima. To jest jakiś koleś nagrywający gry czy coś? Nie wiem. Nie znam. I spoko, zdobędę klucz i was uratuję, bo trzymanie nas do tłumaczenia mangi jest złe, a zboję się, jakiego jest to typu. Nie wiem jakie, znaczy nie odróżniam tych dwóch typów. Yaoi? W sensie te gejowskie? Pewnie tak. A ty co, nie możesz stąd wyjść? Aha, dobra, mam was wypuścić. Luz. A co to tam siedzi? Co to za pentagram? W samotnej walce ze strażnikami raczej mam małe szanse. Aha, czyli muszę teraz iść i jakoś otworzyć to, tak? Co ja tutaj mam? W zasadzie nie mam nic takiego interesującego. Mogę to otworzyć jakoś? Halo? Ty, czekaj, co ja miałem robić? Zapomniałem. Fucking hell, zapomniałem, co miałem robić. Pewnie miałem jakąś wskazówkę, ale nie zwróciłem na to uwagi. Okej, udało mi się jakoś. What the fuck, co to są? Jakieś makiety czy coś? What the hell? Co to jest za pomieszczenie? Czyli mam po prostu strażników unikać, rozumiem, tak? No dobra. Siemanko. Nazywam się Karol. Ej, spoko, co tu robisz? Kiedyś ratowałem kumpla Pawła, ale czasy CN się skończyły, gdy siódemka zawładnęła światem. Paniczka Violi każe nam tłumaczyć, jeżeli nie słuchamy, to nas karze. Nie, chciała wysłać do haremu. Współczuję ci, bro. Dobra, poczekaj, bo tu jest strażnik chodzi. Ja bym nie chciał się na niego natknąć. Mnie tu nie ma, spokojnie, idź tam sobie. Tłumacz tą mangę, czy coś tam robisz. Pilnuj ich, bo trzeba. Dobra, no to na razie. Mogę ci coś sprzedać na lewo, jak chcesz, kup. Amulet anime, kij do baseballu. Berło na pierduchozaura. Berło na pierduchozaura. Berło na pierducha dinozaura. Logiki tu nie ma. A jaka super nazwa, kurde. Moim ulubionym typem mangi jest hentai. O, w dupę, ty zboczona labadziaro. A ty co? Nie, zaraz, najpierw ten strażnik niech przejdzie. Bo ona kontroluje ich tutaj, czyli dobrze tłumaczą tą mangę, tak? I oglądaj tam sobie, tak, dobrze, patrz, czy dobrze tłumaczą. Mnie tu wcale nie ma. Wcale tego nie otworzyłem. Okej. I teraz powiedzcie mi jedno.
O co tu chodzi? Co może znaczyć jama? Mogę cię uleczyć, ale przysięgnij, że obalisz Violi. Okej. A ten? Ja nie umiem tłumaczyć japońskiego. Zabij wszystkie sukbusy, wynagrodzę ci to. No fuck! Czekaj. To jest sukubus, tak? Muszę poczekać, aż ten strażnik przejdzie. Nie wiem, czy on może mnie zaatakować, czy nie. Ale wolę, niech on przejdzie, to będzie tak bezpieczniej dla mnie. W sensie, lepiej się będę z tym czuł. Nie, chyba widzę, że mogę sobie obok nich łazić. Zabiłeś je? Jeszcze nie. W sensie, muszę zabić te sukubusy, czy jak one tam mają, tak? Nie ma problemu, to może zapiszemy teraz grę, tak w razie czego? Oj! Dobra. Jak ja mam przejść obok niej? Cześć. Jak ja mam przejść obok niej? Da się w ogóle? Korytarz jest za wąski. O, chyba zginę. Jezus! Ole pornografia, no nie! Rzut za 3 punkty. Da radę ją zabić? Niesamowite, zabiłem ją, ale jak? Nie wiem. To jaka szybka, patrz na nią, patrz jak się porusza. Jakie te kocie ruchy, a co tu jest? Klucz więzienny znaleziono, aha, czyli miałem tego jednego subkubusa zatłuc. A reszta będzie łatwo ich zabić, bo demon i reszta mi pomogą, dobra, nie ma problemu. To teraz dobrze by było ich tutaj oswobodzić. Bo będzie oczywiście łatwiej w kupie tutaj walczyć niż samemu. Także wracamy do tego więzienia, otwieramy wszystkie cele, bierzemy wszystkich tam ziomków. Mogę to otworzyć? Dziabdon, panowie i panie, Karol powrócił z kluczem, by was uwolnić. Dobra, wszystkich. Pora rozprawić się z Violet. Okej, a mogę tam to tutaj uwolnić, czy nie? Halo, halo, kolego? Nie, on chyba nie chce być uwolniony, on... Jemu dobrze jest w celi, lubi tam siedzieć i generalnie no lubi, także... Nie będę mu przeszkadzał. Te sukubusy miałem wszystkie zabić, tak? No to chodź. Sukubus, symbol seksu. Nie może żyć w tych luchach. Ło, widzicie, jeden rzut po finkami, tyle obrażeń wchodzi. Ten sukubus nie jest taki silny, myślałem, że będzie gorzej. Amulet anime. Po co mi ten amulet, nie wiem. Mogę w sumie go rozdać do tych. Znaczy, mogę rozdać to... Ostrze mrozu. Ostrze Lorda Mrozu jest wykute z kryształów, diamentu i lodu. Według Rekmo ma też mentosy. No co? Ma też mentosy? To ostrze? Aha, dobra. Nie pytam. Kimono Franka. Jest to kimono karate mistrza. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. Franek kimono. Jak ktoś nie słuchał, to niech przesłucha. Pokeball daje szczęścia, tak? Mhm. A ja bym dał mu raczej amulet anime. I ten amulet anime dropi patrzyłem ze wszystkiego. O kurde, tego tutaj, no nie, dobra. Słodkie rękawice zostaną, co tu może demon dostać? Smocza bluzka, nic innego nie chcę, pokeball niech dostanie. A Karol dostanie... No ten topór to był stosunkowo słaby. Dam mu amulet anime i niech się cieszy, dobra. Wiecie co? Trzeba te sukubusy zabić do końca, wszystkie wytłuc. O, ten jeden został, prawdę podejrzewam, chodź. Chyba zastanawiała, czy mnie zaatakować, czy nie. Na początku normalne ataki, zobaczymy jak to pójdzie. Sam ten rzut po finkami już zjedzie tego sukubusa do zera, tak. Nie ma po co, amulet anime kolejny dostałem, fajnie. Tutaj coś było? Nie, tutaj już nie było nic. No dobra, spoko, także chyba sukubusy wszystkie zabiłem, mogę wracać teraz i ten koleś mnie chce uleczyć, tak? Miałem chyba tylko wszystkie zabić, co? Co może... Okej, okay. A ty? Zabiłeś je? Tak, good job. Masz tu nagrodę, mój kualok. Kulok. A to kłas jest, tak? Aha, dobra. Kulok. Drewno z nagraniem sławnego youtubera. Pierwszy atak jest liczony razy 2. O, w dupę, ale fajnie. Komu mogę to dać? O, jakie to dobre jest. Tylko poczekajcie. 8, 59.
Zamiast testowego... zamiast kija do baseballu dam kuloga. A tutaj kij do baseballu jest lepszy. No to będzie to. Dobra. Okej. Okay. Coś tu jeszcze jest lepszego? Nie, to daje szczęście. Okej. Okay. Więc to by było na tyle. Kulok dostałem i dzięki temu lepiej atakuję. Nie pytajcie. To jest totalnie dziwna gra, o co chodzi. Okej. Okay. Także zaraz wystarczy chyba zapisać grę. Ale ja nie chcę, żeby ta gra już się skończyła. Ta gra jest na tyle fajna, że nie chcę jej kończyć, ale jak się nie da, no to się nie da. O Jezu, tam są małe dziewczynki. Nie lubię małych dziewczynek. Są straszne, przerażające. Jeżeli w tej grze jeszcze o czymś zapomniałem, czegoś zapomniałem pokazać czy coś, to napiszcie w komentarzach, zrobię taki odcinek bonusowy, w którym postaram się zawrzeć wszystkie takie bonusy, tajemnice i tak dalej, takie pierdoły, wiecie, rozumiecie. Cześć. A to są jakieś, nie wiem, jakieś kukiełki czy coś takiego, no luz, spoko, nie ma problemu i z tobą mam walczyć, tak? To nie powinno być trudne. Walka, atak i don, rzut pofinkami. I atak. Patrzcie teraz. Cios. Cios. I teraz będzie rzut pofinkami. Zjedzie praktycznie do zera tego kubusa. Rzut pofinkami. 24%. No i to ja kuźwa rozumiem, no nie? Amulet anime kolejny dostałem. Czemu kuźwa akurat amulet anime? Czemu akurat to dostaję? Może ja tego nie chcę? Wow, ale potrafię po ścianach chodzić. Niczym Prince of Pershing. No, serio. W ogóle muszę sobie kiedyś nagrać Prince of Persia. Wiem, że będę się denerwował jak w Tomb Raiderze, ale warto sobie zobaczyć, bo nigdy żadnego Prince of Persia nie przeszedłem. Serio. Serio, naprawdę, nie żartuję, żadnego Prince of Persia nigdy nie przeszedłem. Muszę wreszcie to sobie ogarnąć. 8%. 0. Koniec. Sukubusy nie są takie ciężkie, ale ja też nie lubię się z grami męczyć, także dobrze, że one dosyć szybko umierają. Co to w ogóle jest za muzyka, co leci? Jakiś... Who do you wudu, bitch? Dead Island! Who do you wudu, bitch, sama B. Fajnie. Ale przyspieszone, dzięki czemu nie będzie praw autorskich na YouTubie. Wiecie, bo to wykrywa typowo pod taką muzykę. Musi być muzyka dokładnie identyczna jak we wzorze tego wyłapywania kontentu na YouTube. Chociaż, czy to by wyłapało? Nie wiem, czy by wyłapało w sumie przez automat YouTube'a. A wiecie co? Awansuje na 6. Dachon awansuje na poziom 6. Around the world, fajnie. Jeszcze tą. Ara, szybko ją tutaj zatłukę, nie ma co się pieprzyć po prostu. Dostanie szybko w pierdziel. Tak jak powinna dostać. W ogóle nieogarnięty dzisiaj straszny odcinek mi się wydaje jest. Ale to może dlatego, że rano nagrywam. Ale rano mi się lepiej nagrywa po prostu. Jakoś tak łatwiej mi to wszystko przychodzi. Pisk. To Karol atakuje. Może ten kulok jest aż taki dobry, w sensie aż tak dobrze atakuje i dzięki temu aż tak dobrze idzie. No nie wiem. Może ten kłas rzeczywiście ma moc. Jego vlogi są silne i mocarne i dlatego aż tak dobrze idzie, no, kto wie, kto wie. 16% jeszcze zostało temu sukubowi, ja tutaj tylko normalnymi atakami teraz siekam tak naprawdę. Nie wiem, czy warto manę zużywać, skoro za chwilę mam jakąś walkę większą. Gorączka dyskotekowej nocy, Karol poziom 10 i to jest ten super ekstra boss, tak? Czekajcie, ile ja mam osób w teamie? Staty. Aha, ja mam jeszcze... tego ziomka, tak? Aha, no to fajnie by było mu coś dać. Aha, nie da się mu nic dać. Besty, nic się nie da. On nic nie może nosić, to jest kurwa dziwny typo. Dziwny. Witaj, jestem sukubusem. Nie z swojej woli, bo jestem aseksualna. Chcę ci powiedzieć, że paniczka ucieka na zlot 7, wyrusza za 3 minuty, śpiesz się. Zaraz, jeszcze raz, to... Miałem z tobą nie walczyć? Totalnie dziwna gra. Manga. Wszędzie tu manga jest? Może na jakimś konwencie kuźwa jestem, czy coś? No nie wiem, nieistotne. Jeszcze tą tutaj pokonamy, sukubusa. I rzut pofinkami i teraz tylko atak normalny. No tutaj czas się liczy, orzesz kuźwa, to szybko. Bić go! Znaczy ją! Rzut pofinkami, szybko! 18%! Kuźwa, ja nie mogę, muszę zdążyć! Bijcie ją! Czym prędzej! Dobrze, lecimy!
Dobra, diss coś dostałem, fajnie, będę dissował teraz. Czy coś? Dobra, bo szkoda czasu trochę. Lecę po prostu do przodu, nie będę się tłukł z tym wszystkim. Tutaj jest jakiś coś. Nie wiem, czy jak ten czas leci do końca, to nie przegram, także muszę zbierać dupę w troki i coś robić. Wszędzie są te sukubusy, nie chcę z nimi walczyć. Albo niekoniecznie chcę z nimi walczyć. Może tak. Tutaj jest jakaś skrzynka, która może mi się przydać. Co tam? Herbatkę znalazłem. Fajnie, będę pił jak pokonam tą babkę. Gdzie ona jest? Tutaj są sukubusy, nie o to mi chodzi. No gdzie to, kuźwa? O, tu jest. To chyba ona, bo ona inaczej wygląda. Okej, jestem z powrotem, także ciśniemy do przodu, nie ma co tutaj się pierdzielić. Walczymy z naszym ostatnim bossem. Stój! Dobra, dawaj. Nie pierdziel, walczymy. A co to taka cisza? Tajemnicza cisza. Napotkano sukubus, napotkano Violi. Sukubusy nie były zbyt ciężkie, ale ta Violi, no kto wie, ile może mieć szmaciura życia. No, dobra, tak w razie czego będziemy siekać ile wlezie. Tą Violi najpierw, może najpierw tak najlepiej będzie. Ten nie ma żadnych ciosów, tak? No dobra, no to sukubusa ciepaj. Tylko demon broni honoru drużyny, zobaczymy jak to wyjdzie. No, kurna mać, nieciekawie. Dawaj demon, o w dupę, nie. Umieram. Umrę. I po robocie. Tą walkę da się wygrać w ogóle? Może mam za słaby level czy coś? Dobra, jeszcze raz. Jakiś ekwipunek może? Besty. Moneta mówisz, tak? No dobra. Katanę masz, o, fajnie wiedzieć. Dobra, jeszcze raz. Muszę ich pokonać. Jak to zrobić? Nie, ciosy, rzut za 3 i to będzie w Violi. Nie będę tutaj się pieprzył i rzucał w te sukubusy pojedyncze, bo sukubusy pojedyncze to one zginą od tego, od tych rzutu pochinkami. Źle w ogóle to zrobiłem, bo no kurde, źle trochę te ataki przydzieliłem, bo teraz patrzcie, rzut pochinkami rozpieprza te sukubusy od razu, a ja wtedy używałem ciosów, żeby te sukubusy zabijać. To było bez sensu, ale teraz już wiem, że to było bez sensu i nie ma problemu. Ciężka skała oczywiście, rzut pochinkami, magia, błysk księżyca spróbujemy. Teraz ma 74% eksy, nie żyje, super sprawa. O, teraz mocniej o wiele siekam. Może to będzie miało przyszłość dzięki temu, że teraz mi o wiele lepiej idzie. Na pewno walka trochę inaczej wygląda, ciężka skała, jeszcze raz spróbujemy. Rzut pochinkami, dobra. Jakiś klucz dostałem. Ta laska mnie chyba chce przekupić, bo dała mi klucz, żebym przestał ją bić. Patrzcie, jak się teraz drastycznie walka zmieniła, nie? To jest dziwne. Zaraz normalnymi atakami spróbuję ją dobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Bum! Karol nie żyje, a Jeksy nie żyje. Super opcja! To się dobije wreszcie? Halo, no, wreszcie. Zabiłem ją, nie wiem jak, ale jakoś mi się udało. Dostałem 5100 złota. O, w dupę. Amulet anime, 6K dice. A demon na 12 poziom, błysk księżyca. Fajnie, kurde, ale opcja. Ty pokonałeś mnie jak? Walczyłem z towarzyszami. Wszyscy mylimy się. Violi wystrzeliwuje z kolta w stronę Dachona. Kula, kot, nic. Co? Kod. Nie masz przedmiotu. Kula. Nie masz przedmiotu. Nic. Karol osłania Dachona. Karol umarł, koniec aktu pierwszego. What the fuck? Dobra. Odkładam pada, gra się skończyła też dziwnie, także całość trzyma poziom. Cała twórczość Demon Skyrim, brak sensownych gier. Dziękuję za wymienienie mnie w napisach końcowych. What the fuck? Co się działo w tej grze? Ciężko mi określić. Skończyłem tą grę i to jest ostatni odcinek z totalnie dziwnej gry. Autor planuje już drugą część, także jak będzie druga część, to od razu nagrywam i nie ma problemu. Jakieś błędy, które były we wcześniejszych odsłonach, powinny być teraz wyeliminowane. Jest teraz wersja 1.7 i bodajże to jest wersja ostateczna.
i chyba nie ma już żadnych tam błędów. No chyba, że jakieś wychwycicie, to zgłoście autorowi, ale to jest koniec. Czyli gra trzyma poziom przez cały czas, jest dziwna, pieprznięta i tak dalej, także jestem zadowolony, że ją... w nią zagrałem, bo była dziwna i dzięki temu fajna, że miała takie dziwne odpały, także jest okej. No cóż, mogę wam tylko podziękować za oglądanie. Oczywiście link macie w opisie do wersji 1.7, czyli najnowszej. Wystarczy, że sobie skopiujecie save'y z głównego folderu gry, wkleicie do folderu gry 1.7, czyli tam, no wiecie jak to zrobić, czy nie wiecie, jak nie wiecie, no to trudno. Będziecie wiedzieli, jesteście mądrzy, będziecie wiedzieli. Wystarczy skopiować save'y do nowej, po prostu do nowej instalki i do nowego folderu, tam wiecie, do nowego miejsca instalacji, tam gdzie jest wersja 1.7. Macie save'y, można grać i przejść tą grę, polecam obczaić sobie, bo to co ja tutaj na odcinkach pokazałem, to pewnie jest tylko urywek i jeszcze kilka rzeczy zostało, których nie ogarnąłem. Tak jak mówię, jeżeli jakieś rzeczy pominąłem, oczywiście możecie mi przypomnieć, ja nagram jakiś, nie wiem, odcinek bonusowy czy coś takiego i wtedy sobie ogarniemy jeszcze rzeczy, które zostały, wczytam save'a czy coś takiego i myślę, będzie ok. Będzie ciekawie obejrzeć sobie takie rzeczy, które tam zostały w tej grze, bo jednak myślę, że wszystkiego nie pokazałem, a chciałbym jeszcze jakieś tam inne rzeczy ogarnąć. Dobra, koniec mojego pieprzenia, bo już i wy nie chcecie słuchać. I już czas kończyć odcinek, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.